Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN i zapraszam oczywiście, jak co tydzień, na krótki komentarz do niedzielnych czytań. Kochani, bardzo nam dzisiaj będą potrzebne wszystkie trzy czytania, bo sobie przez wszystkie przejedziemy, ale skoncentrujemy się, w sensie przeczytam Wam teraz Ewangelię, która jest dzisiaj czytana. Posłuchajcie, z Ewangelii świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego i co to za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj taki temat poruszyć, który mi się jakoś wykluł, kiedy sobie przeczytałem wszystkie trzy czytania, który może nie jest jakimś oczywistym tematem w tych czytaniach, aczkolwiek mnie się układa w pewną całość i wydaje mi się to w ogóle dosyć ważną całością, w sensie, która mówi o bardzo ważnej rzeczy w nas. Moi drodzy, jaka jest jedna z głównych rzeczy, które próbuje w nas zrobić szatan, w sensie, którą próbuje popsuć w nas szatan? Chciałem Wam przypomnieć z początku stworzenia taką historię, też z pewnego Midraszu, możliwe, że już gdzieś tego kiedyś słuchaliście, która pokazuje, jakby jaki jest jeden z jego głównych celów psucia nas. Mianowicie, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, kiedy zachwycił się ich pięknem, kiedy zobaczył, jak są niezwykli, to jeden z żydowskich Midraszy opowiada, że miał poprosić Michała Archanioła, żeby Archanioł zebrał wszystkie stworzenia, które istniały wtedy na świecie, wszystkie stworzone przez Pana Boga, w sensie zwierzęta, gwiazdy, aniołów, no wszystko, co było, wszystkie byty, jakie istniały. I miał Archanioł Michał powiedzieć, jakby do całego stworzenia w imieniu Pana Boga: zobaczcie, jak niezwykłe dzieło stworzył Pan Bóg, w sensie Adama i Ewę, zobaczcie, jak są do niego podobni, zobaczcie, jakie to jest po prostu kulminacyjne dzieło Pana Boga i oddajcie mu pokłon. I ten Midrasz mówi, że wszelkie stworzenie, również aniołowie, uklęknęli przed nami, jakby w podziwie dla dzieła Bożego, nie dla nas samych, tylko dla piękna, które Pan Bóg w nas złożył, poza jednym. Poza aniołem, który miał na imię Lucyfer, czyli niosący światło, który miał być jednym, albo może nawet najbardziej, najpiękniejszym aniołem, który miał powiedzieć, patrząc na nas, że to wcale nie jest takie cudowne. On jest ładniejszy. W sensie nie będzie oddawał czci czemuś, co jest brzydsze od niego. Kochani, to jest oczywiście tylko opowieść żydowska. To jest tylko pewnego rodzaju próba ujęcia w jakiejś tam historii, legendzie tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że jednym z głównych działań szatana jest negowanie naszej wartości, jest negowanie tego, kim jesteśmy. Kochani, zobaczcie, jak bardzo wielu z nas ma z tym problem, nie? Z tym, żeby przyjąć, zobaczyć, uznać i potem trwać w takim poczuciu, że jesteśmy niezwykli, że jesteśmy piękni, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy dobrze stworzeni, że jesteśmy warci czegoś, że jesteśmy warci kochania, że można nas kochać i tak dalej. Bardzo wielu z nas ma z tym problem. I kochani, kiedy sobie dzisiaj przeczytałem te wszystkie trzy czytania, mam wrażenie, że one opowiadają o pewnych trzech przestrzeniach, gdzie to się dzieje. Ja myślę, że każdy z nas zna te przestrzenie. Zobaczcie. W pierwszym czytaniu, jak sobie zajrzycie do księgi proroka Ezechiela, to mówi dzisiaj ten fragment o tym, że Ezechiel zostaje posłany do ludzi o bezczelnych twarzach, o takich twarzach wykrzywionych gniewem, pogardą, o takich twarzach pełnych odrzucenia. Więc co to znaczy? Istnieje takie negowanie naszej wartości, takie negowanie tego, kim jesteśmy, które pochodzi z zewnątrz, które pochodzi po prostu od innych ludzi, które pochodzi też czasem z działania szatana w innych ludziach, w tym, że jakby on ich nakłania do złego, oni dają się nakłonić i w ten sposób odbierają nam naszą wartość. Kochani, każdy z nas to zna. W sensie każdy z nas zna takie spojrzenia, zna takie słowa. Czasem są to wieloletnie niestety relacje, gdzie ci ludzie mówią, jaki jesteś beznadziejny, beznadziejna, gdzie odbierają ci zdolności, wartość, talenty, gdzie jakby równają cię z zerem i tak dalej, nie?
Zobaczcie, co się dzieje w tym pierwszym czytaniu. Pan Bóg tam bardzo mocno umacnia Ezechiela, mówi, nie bój się tego. Mówi, nie słuchaj tego, co o tobie mówią. Mówią, nawet jeżeli będą mówić najgorsze rzeczy, to i tak ich przekonam, że jest między nimi prorok. Czyli Pan Bóg mówi tak, ja będę strażnikiem tego, kim ty jesteś. Mówi tak, będziesz się spotykał z bezczelnymi twarzami. Z twarzami, które po prostu patrzą na ciebie z niechęcią. Ale twoja wartość, to, że jesteś prorokiem, to, że jesteś niezwykły, to, że jesteś przeze mnie powołany, jest we mnie. Mówi, nie ulegnij tym spojrzeniom. Nie? Jakby ja ich w ogóle przekonam tym, kim ty jesteś, żeby to zobaczyli, nawet jeżeli nie będą chcieli uwierzyć. To, że nie będą w stanie wyrzucić z siebie tej wiadomości, tej prawdy, że ty jesteś kimś takim niezwykłym. Druga rzecz. Mamy dzisiaj w drugim czytaniu fragment z listu do Koryntian. Jeden z najbardziej znanych fragmentów świętego Pawła, gdzie Paweł się przyznaje do tego, że do końca życia męczył go jakiś oścień, czyli jakiś grzech. Paweł mówi, że ciągle jest coś, co go policzkuje, że jest ciągle jakiś bicz szatana, który go nieustannie sprowadza do parteru. Chodzi o to, że Paweł prawdopodobnie miał słabość gdzieś w czymś. Nie wiemy do końca, o co chodzi. Oczywiście, jak to zawsze, jak się o takich rzeczach mówi, to ludzie, w sensie bardzo wiele komentarzy w historii zawsze mówiło, że prawdopodobnie Paweł miał jakieś problemy z czystością. Nie wiemy tego, kochani, oczywiście. Naprawdę nie wiemy tego. Oczywiście jest taka też możliwość. Ale jest jakiś grzech, który ciągle do Pawła wracał, który ciągle go upokarzał. I zobaczcie, Paweł mówi w tym fragmencie, że już kilka razy, trzy razy prosił Pana, w związku z tym, że sobie z tym nie radzę i że nie umiem, to po prostu daj mi spokój, ja już nie chcę tej misji prowadzić, bo ja się nie nadaję. Mówiąc krótko, nie jestem wart tego, żebyś ze mną był, nie jestem wart, żebyś mi dawał taką misję, żebyś mnie posyłał. A Pan Bóg mówi spokojnie, mówi, wystarczy ci mojej łaski, mówi, w tej słabości będzie się doskonaliła twoja moc. Czyli zobaczcie, to jest coś, co nie pochodzi już z zewnątrz. To nie jest coś, co pochodzi ze słów innych ludzi, czy z jakiegoś zewnętrznego określenia, tylko to twoje własne słabości. To uwaga, realne słabości, nie wymyślone. Realne słabości, realne twoje wady, realne grzechy, one ci wmawiają, czyli de facto szatan ci oczywiście wmawia, prowokując cię do nich, że jesteś do niczego, że jesteś beznadziejna. Że skoro je masz, skoro nie potrafisz być święty, skoro nie umiesz się z czegoś wydobyć, to jesteś po prostu zerem. I zobaczcie, Pan Bóg znowu idzie totalnie kontra temu i mówi, nie bój się tego. Mówi, nawet jeżeli do końca życia będziesz policzkowany, mówi, to mówi, masz się chlubić z tej swojej słabości, bo ona będzie miejscem, gdzie ja będę objawiał swoją miłość do ciebie. I Paweł to w ogóle mówi, że on się chlubi z tych swoich słabości. Nauczył się tego. Nauczył się, że nie jest to powód do poniżenia dla niego, tylko do chluby dla niego. Niesamowite w ogóle. I wreszcie Pan Jezus, zobaczcie w tej Ewangelii, którą wam czytałem. Zobaczcie, że Pan Jezus w tym, co mówią ci ludzie z jego miejscowości, nie? Czyli jakby z takiego oryginalnego źródła, z którego on jest, słyszy, że jest kimś zwyczajnym. Nie? Jakby mimo, że ludzie są zachwyceni jego cudami, jego, nie wiem, działaniem i tak dalej, czyli widzą tam tą spektakularność i tą moc, która się dzieje przy nim, to jednocześnie mówią, ale przecież to jest taki zwykły gość. No mówi, no to jest przecież to jest syn Józka cieśli, no przecież tutaj jego rodzina tu mieszka u nas. To nie może być nikt niezwykły. I kochani, można by to oczywiście sprowadzić od razu do tego pierwszego wariantu, gdzie mówiłem, że to ludzie o tobie coś mówią. Tylko ja bym chciał, żebyśmy to inaczej potraktowali. Bo zobaczcie, bo to jest takie uderzenie w taką najbardziej źródłową tożsamość Jezusa, nie? Czyli jakby neguje się w ogóle to, kim on jest. Sprowadza się go do czegoś bardzo, bardzo jakby niższego, dużo niższego niż tego, kim on jest tak naprawdę, nie? Czyli co to jest? Kochani, to są takie w ogóle nasze myśli, już niezwiązane z opiniami innych ludzi, niezwiązane z grzechami, które popełniamy, tylko same nasze myśli, które się dzieją w naszej głowie. Oczywiście, kochani, no tam za nimi stoi szatan, gdzie on nam podpowiada, jesteś beznadziejny. I to nie musi się odnosić do tego, że ludzie ci to mówią. To nie musi się odnosić do tego, że twoje grzechy ci to mówią. Tylko po prostu ty sam sobie to mówisz. Patrząc na swoje życie, na to, co osiągasz, czego nie osiągasz, co ci się udało, co ci się nie udało, jakie są niespełnione różne pragnienia i marzenia, mówisz sobie, jestem do niczego, jestem nikim, nie? I znowu, kochani, w to uderza Pan Jezus, który nigdy, zauważcie, nie stracił też swojej tożsamości, który nigdy nie uwierzył w to, że jest nikim, który nigdy nie uwierzył, że nie jest synem Ojca, który nie uwierzył w to, że nawet jeżeli go ludzie odrzucą, to znaczy, że on jest kimś niższym. Kochani, dla mnie te wszystkie dzisiejsze trzy czytania są taką walką Pana Boga o to,
żebyśmy nie dali się zwieść tym różnym obszarom, które nam próbują odebrać wartość i godność. Żebyśmy nie dali się zwieść ludziom, którzy nam to mówią. Żebyśmy nie dali się zwieść słabościom i grzechom naszym, które nam to mówią. I żebyśmy nie dali się zwieść też nam samym, w sensie naszym przekonaniom o tym, żeśmy do niczego. Jakby nie ufaj tym wszystkim obszarom. One nie mówią tego, kim ty jesteś. One nie opowiadają właściwie, jaki jesteś naprawdę, jaka jesteś naprawdę. To tylko Bóg, zobaczcie, we wszystkich tych sytuacjach Pan Bóg ingeruje, nie? Tylko Pan Bóg może ci to opowiedzieć. Tylko Pan Bóg ci może powiedzieć, jesteś prorokiem. Tylko Pan Bóg ci może powiedzieć, jak Pawłowi, wybrałem cię i w ogóle masz się chlubić z tego, co się z tobą dzieje. Tylko Ojciec mówił Jezusowi, kim naprawdę Jezus jest. Ty jesteś mój syn umiłowany. Nie, nie jesteś synem Józefa. To nie znaczy oczywiście, że Józef był kimś, wiecie, niegodnym wartości, tak? Ale Jezus był Synem Bożym, a nie Synem Józefa. Jakby Ojciec mu to nieustannie opowiadał. Jakby wszystko, co mniejsze mówi, nie jest o tobie. Kochani, bardzo potrzebujemy po prostu głosu Pana Boga, który nam to powie. Więc pytanie jest proste, czy w ten głos się wsłuchujemy? Kochani, jeżeli macie takie przeczucia, że macie jakiś problem z własną wartością, z własną tożsamością, z tym, kim jesteście, jaka jest wasza godność, że jesteście warci kochania, jeżeli tutaj są jakieś rysy, albo wręcz może są straszne doły, do Pana Boga, do Jego Słowa. Czytaj Słowo, trwaj na modlitwie, słuchaj Go w modlitwie, bądź na adoracji, słuchaj Go, nieustannie otwieraj uszy, serce, umysł na to, co Pan Bóg chce ci mówić, bo On ci powie, kim jesteś. Kochani, ja znam te wszystkie rzeczy, znam słowa z zewnątrz, które nieustannie mnie poniżają, znam moje własne grzechy, które mnie ciągle poniżają, znam moje własne myśli, które też mi odbierają wartość i godność. Ale ilekroć otworzę Słowo, ilekroć słucham Boga na adoracji, ilekroć słucham Boga w liturgii, On mi mówi, kim jestem naprawdę. Tam szukajcie uleczenia, tam szukajcie pociechy. Myślę, że bardzo warto, kochani, dzisiaj o tym pomyśleć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, za które Wam bardzo, bardzo dziękuję. I oczywiście widzimy się za tydzień w kolejnym CNN-ie. Miejcie dzisiaj bardzo dobrą niedzielę. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem, pa!